się zgłócił. Tu masz takie pasy, ty się z ty. A? A. Pan cię nakręci na film, wiesz? Tak, ty jest ładny, masz ładne wąsy, może jak Piłsudski. Chcący koch zapalić, to trzeba drzewem twardym upalić, zrobić troszkę węgla, bo koch się nie chyci, tak. Nie rozżarzy, nie chyci się. Ja i znam, niech to się wyrzucał popiół stamtąd. Tu się przesuwa ciśnienie powietrza, większe, mniejsze, mniej, więcej, no i reguluje się. Także 7 miesięcy przed wojną się urodził. W 1939 roku, 4 lutego. Zima wtedy była, mama mówiła, mrozy były okropne. No. W 1939 roku we wrześniu wypadła wojna. To ja wojnę pamiętam dość dobrze. Z tymi żołnierzami niemieckimi lotałem za nimi, żeby się chociaż dotknąć dali karabinu czy automatu. To mnie interesowało, to latał za nimi taki chłopak, który miałem prawie 6 lat. Urodziłem się, to jest były Tarnowski powiat, były. To jest Lubinka, początek Szczepanowic, początek Rychwałdu, tam ten kąt tam. Tam w tym miejscu tylko wojny stale były fronty. No i tam się urodziłem i spędziłem dzieciństwo. To jest kowadło tutaj, jak widzicie. Ono już ma 104 lata. To jest austriackie jeszcze. Tu jest orzeł z dwoma głowami. To jest już jako zabytek. Bardzo dobre kowadło. Twarde, niesamowicie. Gdzie wysłużyłem wojsku. Tak. Służyłem. Dziadek mój w wojsku służył, ojciec służył, a ja też służyłem jeszcze dłużej jak oni, bo miałem przedłużoną służbę. Ponieważ jakie ruchy tam się zrobiły w Niemczech, służyłem za dużo, no ale co miałem do gadania. Potem chciałem wyjechać do Ameryki, no ale granice były zamknięte, nikogo nie puszczali i mnie też. To za koleją się lubi psuć wszystko. To też wiesz, lecz. Ja mu pokażę, jak się przypala po kowalsku. To jest nieważne. Ja mu pokażę, jak się dawniej przypalało później. Po wojsku miałem taki barak, my tam z ojcem postawili na Lubince, tam gdziem się urodził. I tam założyłem taką kuźnię, bez prądu, bo tam prądu nie było. Ja robiłem to parę lat. Do Ameryki mnie nie puścili. No i potem tak się zapoznałem tutaj z taką dziewczyną w Zakliczynie. Nie ożeniłem się tutaj. Nie miałem roboty. W 66 roku się ożeniłem tutaj. No i cóż, no tu też nie ma dla mnie roboty. No i wybudowałem tutaj te kuźnie i zacząłem tu pracować. Na wczasy nie jechał, nigdzie nie jechał, siedziałem tutaj. Jak się co komuś zepsuło, to naprawił. Ale co ciekawe, to był w robostroju, bo ja był prywatny. Tlenu mi nie wolno było mieć do spalania. Mogę mieć tlen, ale musiałem być członkiem spółdzielni. Członkiem spółdzielni mnie nie pasowało. Spawarkę mi zablombowali, nie wolno mi robić na spawarce elektrycznej. Dom sobie kupił spawarkę taką, że mogłem założyć motor spalinowy do niej. I tak bym zrobił.
ożeniłem się, miałem jednego, jedynego syna, z moją żoną, panie. Bardzo urodny chłopak. Zdolny niesamowicie. Żonę miałem nauczycielkę. A syn bardzo dobrze się uczył mój. Także miał powołanie i poszedł na księdza. Był na 5. roku w seminarium. Bardzo zdolny chłopak. Języki władał niemieckim bardzo dobrze, angielskim. Grywał na wszystkich instrumentach. Bardzo zdolny chłopak był. No i cóż, no. No i tak się złożyło, że w paru dniach zmarł. No, po prostu w 4 dniach. Powiedzieli mi, że miał ostro piorunującą białaczkę. No i Zostałem sam z żoną. No i później tak się to wszystko już na warsztacie też popsuło. Uczniów więcej nie przyjmował, którzy pokończyli to pośle, nowy wiem nie brał. A w końcu poszedłem do szkoły, do zawodowej, do dyrektora. Tutaj na terenie Zakliczyna. Przyjął mnie do pracy, na warsztaty, uczyć młodzież. Na 2 słowa mnie przyjął. I w szkole przepracowałem 8 lat. Bardzo dobrze, miłe wspomnienia mam po tej szkole. Wszyscy mnie lubili, uczniowie też. Kogo nie słuchali, to nie słuchali, ale mnie słuchali. Chodzili za mną jak za ojcem. Każdy ma inne przeznaczenie. O, widzicie, o. Przeróżne to są. No, ten jest jeszcze inny. Hodowni to były na miechy jeszcze. Miechem się dymało się. Tylko z uczniami, że też nie można do nich gadać głupio. Uczniowie to oni bardzo lubią, jak rozmawia z nimi, jak z dorosłymi. No i ja tak ich traktowałem, lubili mnie strasznie. Kogo nie słuchali, to nie słuchali. Mnie słuchali. Lubię mechanikę, lubię pojazdy mechaniczne, motocykle miałem przeróżne. Auta miałem, tylko trzeba umieć robić, trzeba chcieć robić. Nie. Najlepiej to jest wziąć i krytykować, i narzekać, i nic nie robić. Tak. I roboty do. Są roboty trudne, no są nie lekkie, no ale gdzie jest lekko? Nigdy nie ma lekko. Nic się za darmo samo nie pije. W ogóle to robota. Robotę całą lubię, to wchodzi i obróbka cierpna, to znaczy ogień. No, obróbka ślusarska. No, ślusarstwo. W skład ślusarstwa to wchodzi. No i spawalnictwo, i gwintowanie, i szlifowanie. Całą tę robotę lubię. Oprócz tego jeszcze jestem szoferem, też mechanikiem. Także tu w straży przejeździłem. Długie lata, to znaczy 29 lat tu przejeździłem jako kierowca, strażak, wozami, beczkowozami, no ciężkimi wozami, prawda. No i straż prowadziłem też i komendantem byłem 11 lat, i szoferem, i radiostację obsługiwałem, i motopompy. Czy ja zdrowia stracił, czy ja się wymarznię przy pożarach, przy powodziach, a i do wypadków samochodowych. Tak samo się jeździło. Nie, w nocy nie ma nigdy spokoju. Nawet w imieniny nie mogę się kieliszka wódki napić. Bo alarm, musisz jechać. Nie mogę być pijany, bo wierzę w ludzi. Sprzęt drogi, ciężki sprzęt. Jedziesz po tych pariach, po tych polach. Ty odpowiadasz za ludzi, za wszystko. Nie możesz być pijany, bo byś ludzi wyzabił. A drugiego takiego nie było jak ja. Zresztą sprzęt był byle jaki, dziadostwo. Tym sprzętem to nikt nie ujeździł, to się tylko bez przerwy psuło.
Ale ja se naprawiałem, ja se dałem radę. Ja jeździłem. Nie chodziło wszystko jak w zegarku. Czy żyją jeszcze świadkowie, to potwierdziliby to, co mówię. Ja tu nic nie kłamię, bo kłamstwo każde jedno wyjdzie na jaw, czy wcześniej, czy później. To się nie do tam kłamać. A potem zlikwidowali warsztaty, a mnie już chyciła emerytura. No i poszedłem na emeryturę. No i cóż, no. No i później za jakieś parę lat, znaczy, umarła mi żona, zostałem sam. No w końcu się tak się zdarzyło, że się trafiła taka niewiasta, co mnie chciała i ożeniłem się z nim. Na razie, no, bardzo dobrze jest. Jak będzie dalej, nie wiadomo. Tutaj może, za chwilkę. No i teraz tak sobie to od czasu do czasu tu sobie wejdę, to się ktoś przyjdzie, to sobie pogadą. Ja ludzi lubię, a mnie ludzie lubią. Ludzie nie są źli. Pewnie są mądrzejsi i głupsi, jak to mówią. Jak moja żona powiedziała. Pamiętaj o tym, że na świecie jest więcej ludzi głupich jak mądrych. I dlatego tak jest. No nie wszyscy mają jednakowy rozum. No to wiemy o tym. Nie szaną mówić. Ale tak, to dobre są te ludzie. Dobre są. Dlaczego nie? Nieraz coś się mu zepsuje, to przyniesie. To się mu naprawi. Dla rozrywki, no. Tak, aby się nie nudziło, no, jak ja mówił na wstępie. No. Zresztą teraz już jestem przejdziony, jestem tym zawodem, także mam przynajmniej takie zdanie, że ja bym się jeszcze raz urodził na świat, poszedłbym jeszcze raz w tym zawodzie, tylko bym sobie warsztat założył lepszy, nie to, no to jest zabytek. I tak to jest, widzicie. No i tak sobie tu przychodzę. Nawet papieros się też pali tak, że się nie pali w końcu.